Dzień dobry i dobry wieczór. Kolejne wycinanki prasowe, a dzisiaj, o zaskoczenie, nie będę pouczał generalnie redakcji, tylko po prostu powiem Państwu, co czytać, a czego nie czytać. Tak jak zapowiadałem, dzisiaj pohamuję trochę może swoje pedagogiczne zapędy wobec czterech zacnych redakcji tygodników opinii, choć przypomnę jednak moją generalną zasadę, że uważam, że ten tygodnik jest dobry, który proponuje coś oprócz tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach przed jego wyjściem, czy w ciągu poprzedniego tygodnia, z poprzedniego numeru, potrafi wybiegać w przeszłość albo chodzić na boki. I z tym jest bardzo trudno. Często bardzo w tygodnikach mamy po prostu właśnie odgrzewane menu i dowiadujemy się tego samego, co już wiemy, choć zgodnie z zasadą inżyniera Mamonia zdaje się, że bardzo wielu z nas lubi słuchać wyłącznie te piosenki, które już znamy. Ja wolę słuchać nowych piosenek, szczególnie jeżeli chodzi o dobrze napisane słowa. Co warto? Nie jest tak, żeby warto było kupić na pewno cztery te tygodniki. Przegląd, no najbiedniejszy, ciągle podkreślam, brat tej większej, że tak powiem, trójki. Wyraźnie widać brak pieniędzy w tej redakcji. Dlatego mimo wszystko kupujcie albo wpłacajcie na jakieś tam konto. Czemu nie? Lewica też mogłaby mieć jednak swój porządny tygodnik. I niestety w tym przeglądzie właściwie mogę polecić dość ciekawą rozmowę z profesorem Markiem Belką, który dość dobrze tłumaczy, o co chodzi z tymi 750 miliardami euro, które Unia rozda szczodrą ręką w całej Europie. Nie czytałem wielu jasnych wyjaśnień. Belka to robi dość dobrze, spokojnie to można polecić. Druga rzecz, której ciekawa, której zresztą przegląd poświęcił w ogóle okładkę. To jest okładka następująca. Dwóch panów młodszemu pokoleniu wytłumaczę. Ten po lewej to jest kardynał Wyszyński, tak zwany prymas tysiąclecia, a ten po prawej Edward Gierek. Taki był kiedyś, proszę Państwa, przywódca, taki starszy brat Jarosława Kaczyńskiego, można powiedzieć. Owszem, Jarosław Kaczyński kiedyś się o nim pozytywnie wyraził. Czyli pierwszy sekretarz w 70-tych latach, aż do strajków sierpniowych w 80 roku i do triumfu Solidarności. I to jest rozmowa z autorem książki na temat właśnie kardynała, doktorem Lechem Marzewskim, historykiem prawa i politologiem, pod ostro brzmiącym tytułem Prymas patriotą PRL-u. PRL, gdyby ktoś nie wiedział, Polska Rzeczpospolita Ludowa, czyli nie Polska bezprzymiotnikowa, nie Rzeczpospolita Polska, ale PRL, czyli państwo rządzone przez komunistów. Czy naprawdę prymas był patriotą PRL-u? Przeczytajcie, zobaczcie, ale są na ten temat, powiedziałbym, argumenty i w książce, i w tej rozmowie z autorem. No dość wspomnieć, bo to akurat taki sympatyczny znak, że w 65 roku kardynał Wyszyński powiedział jednemu z posłów ówczesnego koła poselskiego znak: nie domagamy się zwrotu majątków kościelnych, ich strata stanowi dobrodziejstwo. Księża przestają być latyfundystami, są bliżej ludu. A później jeszcze powiedział w rozmowie z redaktorami Tygodnika Powszechnego: cokolwiek przyniesie przyszłość, trzeba pamiętać, że cały szereg tak zwanych zdobyczy społecznych ma charakter stałych zdobyczy. Do nich zaliczam przejęcie na własność społeczną ciężkiego przemysłu i wielkiej własności rolnej. Kościół w Polsce nie będzie walczył o zwrot majątków rolnych, sam też nie upomni się o swoje folwarki. No i mimo, że to podobno prymas tysiąclecia, mimo, że wielka postać polskiego kościoła, no to jednak kościół upomniał się o te swoje folwarki i z powrotem został latyfundystą, właściwie praktycznie największym w Polsce, ale rozmowa warta zauważenia. I jeszcze z tegoż samego numeru przeglądu godne uwagi jest jeszcze tekst, jak mi się zakładka otworzy we właściwym miejscu, to Państwu powiem, o
pod prowokującym tytułem Zlinczuj lekarza, nie zaszczep dziecka. Czyli o tym, co się w tej chwili wyprawia z naszymi kochanymi antyszczepionkowcami, którzy szaleją w czasie pandemii, a niestety ja już słyszę z ust nie tylko antyszczepionkowców, tylko ludzi z naszego bąbelka na Facebooku, że oni też się na COVID-19, jak będzie już szczepionka, a pewnie jednak będzie, może za pół roku, może za rok, to oni też absolutnie nie dadzą się zaszczepić, czyli z tego wynika antyszczepionkowcy poszerzają swoje zasięgi i to o osoby, które pewnie nie chciałyby być wcale utożsamiane z tą dziwną odmianą polskich, nie tylko niestety polskich obywateli. I jeszcze też ciekawa rozmowa z doktorem habilitowanym Rafałem Butowtem. To jest neurobiolog, profesor z Bydgoszczy i Torunia, którego zespół jako pierwszy na świecie wykrył, że można rozpoznawać też objawy COVID-19 po utracie węchu przez ludzi. To dziś jest już dość oczywiste, ale jego zespół był pierwszy. I po pierwsze tego odkrycia i jakoś tam częściowego, przynajmniej teoretycznego uzasadnienia dokonał zespół kilkuosobowy, w którym, jak pisze profesor, że właściwie prawie wszystko finansował z własnej kieszeni, wydał kilkanaście tysięcy między innymi na niektóre potrzebne odczynniki, mogę pokazać rachunki, ale też korzystałem z własnego sprzętu, tak zwanych aparatów do namnażania materiału genetycznego, do produkcji wody molekularnej, do elektroferezy i tak dalej. Przyniosłem poza tym blok do podgrzewania próbek, wagę, pipety, bo nie było pieniędzy, żeby kupić taki sprzęt z funduszy uczelni. No i cóż się okazało, jak wystąpili jeszcze o wnioski, żeby dalej to badać i dokładniej to zbadać w warunkach laboratoryjnych, to nie dostali żadnych pieniędzy od nikogo, ani od Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ani od rządu, a więcej, 31 marca kierownik katedry, mówi dr Butowt, zwolnił mnie z funkcji kierownika Zakładu Genetyki Molekularnej Komórki, czym w zasadzie zatrzymał realizowane przeze mnie programy badań. Fajnie, fajnie, prawda? W jakim fajnym kraju żyjemy. Ale to właściwie wszystko w przeglądzie. W Newsweeku niestety też słabo, choć się zabawili w taki fotomontaż. Nie wiem, czy Państwo rozpoznają te dwie twarze, bo to jest Kurski wystający spod Dudy albo Duda wystający spod Kurskiego. Tak czy inaczej ciągle nas straszą. Ja już ochrzaniałem Newsweek w poprzednich tygodniach, że bezustannie mnie straszą jakimiś strasznymi postaciami zupełnie na okładce. Nie wiem, czy Jarosław Kaczyński na przykład miał tyle okładek w jakimkolwiek innym, nawet pisowskim piśmie jak w Newsweeku. Trzeba by to policzyć. Natomiast w numerze właściwie poza oczywiście bieżącymi tematami politycznymi, tego jest wszędzie mnóstwo, ale to są na ogół powtórki. To są na ogół powtórki z rozrywki. Z rzeczy nowych, choć już na przykład na Facebooku przedyskutowanej, ale mimo wszystko warto to przeczytać, Renata Kim przypomina sprawę doktora Andrzeja Szaniawskiego, który właśnie niedawno zmarł, a była to pierwsza ofiara Zbigniewa Ziobry, walczącego z rzekomą korupcją wśród lekarzy. Mówię rzekomą nie dlatego, że na pewno nie ma żadnej korupcji wśród lekarzy, bo pewnie niestety jest, tylko że akurat trafiało na ludzi w zasadzie niewinnych. To wstrząsająca historia, tylko wstrząsająca nie tylko dlatego, że pan doktor Szaniawski umarł, kompletnie mu więzienie, a trafił do tak zwanego aresztu wydobywczego na prawie rok, zniszczyło zdrowie w sposób przerażający zupełnie. Stracił prawo wykonywania zawodu, potem się okazało, że był kompletnie niewinny i nawet dostał odszkodowanie. No ale cóż z tego, z człowieka został wrak, bo jednym z podstawowych problemów było to, że kiedy ta sprawa się działa w 2006 roku, trafił do celi 20 marca 2006 roku, to właściwie, że posłużę się chłaską, wszyscy byli odwróceni. Nikt mu nie pomógł, media, również media antypisowskie się właściwie tym prawie nie chciały zająć, a jeżeli zajmowały się to z dużym trudem, różne prominentne postaci życia politycznego i to nie pisowskiego,
odmówiły jakiejkolwiek pomocy. A sam Newsweek tutaj między wierszami się przyznaje, że zajęli się tą sprawą w 2015 roku. No, dziękuję bardzo. W 2015 roku się zajęli, a sprawa miała miejsce w 2006 roku. Tak to niestety smutno wygląda. I druga rzecz w Newsweeku to właściwie anegdotyczny, przez anegdotę nie należy rozumieć żartu, tylko po prostu jakąś jedną wyjątkową historyjkę. Tekst Piotra Lipińskiego, który opisuje sprawę jednego ze współpracowników Urzędu Bezpieczeństwa, później znanego poety, już nieżyjącego od dość dawna, ale jest to tyle ciekawe, bo opisuje, w jaki sposób UB sprawiło, że on stał się informatorem, donosząc na rodzonego brata i na własną matkę. To polecam tym wszystkim, którym się wydaje, że te wszystkie wybory tragiczne w okresie tuż powojennym były takie proste i łatwe. Czarne i białe, prawda i kłamstwo, przemoc i szlachetność. Nie, to dobra historia pokazująca, jak strasznymi dylematami stali ludzie i jakim to potem potwornym obciążeniem było dla nich przez całe życie. No ale to niestety cały Newsweek właściwie... Nie chcę mi się, szczerze powiem, tutaj jeszcze czegoś specjalnie reklamować. Lepiej zdecydowanie z polityką, poczynając od okładki, która zapowiada oto taką rzecz. Otóż polityce jeszcze przed oficjalnym opublikowaniem udało się dotrzeć do sprawozdań, jak i kto płacił pieniądze na partyjne fundusze wyborcze. Bo jak wiadomo, partie mogą też zbierać w ten sposób pieniądze, że obywatele wpłacają na fundusze wyborcze. Co prawda są tam różne regulacje, że to może być maksymalnie 25-krotność najniższego wynagrodzenia od jednej osoby. I cóż się okazuje? Setki, dosłownie setki takich wpłat w tych wysokościach, bardzo wysokich, polityka badała tylko te powyżej 10 tysięcy, to są wpłaty od towarzyszy mianowanych przez PiS do spółek Skarbu Państwa, gdzie ci panowie i panie zarabiają no, setki tysięcy rocznie, a czasem nawet miliony. I jakże? A jakże? Odwdzięczają się PiSowi, wpłacając mu po 10, 20, 30, 40 tysięcy złotych na ten fundusz partyjny, co pokazuje, jak chory jest zupełnie ten system, tak? Znaczy, jak PiS tak naprawdę zrobił sobie taki deal znakomity, w którym po prostu de facto spłaca się posady w spółkach Skarbu Państwa. Jeden z ekspertów od etyki w polityce mówi, że tak naprawdę prawdopodobnie, żeby w przyszłości to jakoś uregulować, powinien być po prostu zakaz wpłat przez osoby zasiadające w spółkach Skarbu Państwa. Prawdopodobnie jest to jedyny sposób. Można powiedzieć, ha, cóż, po prostu kolejna afera z PiS-em, no ale może to jest tak, że jednak kiedyś ilość przejdzie w jakość i może do części naszych współobywateli coś dotrze. Hitem chyba natomiast jednak tego numeru Polityki jest wywiad Jacka Żakowskiego z profesorem Tadeuszem Zielonką, pulmonologiem, o czym no jakże, oczywiście o pandemii. I tu jest mnóstwo rzeczy, które tak wydaje mi się, bo to jest dzisiaj nasz problem. My jesteśmy naszpikowani danymi. Jak czytam Face'a, to widzę, że po prostu co trzeci albo co czwarty z moich znajomych to sam analizuje wszystkie dane, ściąga je sobie, porównuje i wydaje nam się, że jesteśmy fachowcami. Guzik, nie jesteśmy fachowcami. Znaczy do tego trzeba jednak dużo większej wiedzy, rutyny, doświadczenia, nie tylko z epidemiologii, tylko z różnych dziedzin pokrewnych, umiejętności czytania danych statystycznych, ale też wstawiania je w jakiś kontekst. I o tym jest bardzo dużo w tym wywiadzie, dlatego on jest tak ciekawy. Przede wszystkim na przykład wyjaśnia tajemnicę, dlaczego w Polsce w czasie pandemii umiera dużo mniej ludzi, tak? Bo to jest dla wielu dowód, że to jest wszystko pic na wodę, ta pandemia, a sprawa jest prawdopodobnie, bo też trzeba pamiętać, że my ciągle jeszcze się czegoś nowego dowiadujemy. Tak funkcjonuje nauka, tak?
Nie ma nic gotowego. Wraz z pojawieniem się nowych faktów, ustaleń, badań itd., itd., dopasowuje się to do pewnego modelu i ten model zresztą często się zmienia pod wpływem faktów. Natomiast uczciwie nie zataja się żadnych danych wbrew twierdzeniom różnych licznych kretynów, którzy twierdzą, że wszystko przed nami ukrywają. I właśnie profesor Zielonka jest świetnym przykładem człowieka, który potrafi te różne dane interpretować i łączyć, też zresztą nie mając całkowitej pewności, że dzisiaj wypowiada jakąś ostateczną prawdę. Kiedy ją będziemy znali, nie wiadomo. Może nigdy w pewnym sensie. Natomiast jest już bardzo wiele rzeczy, które da się ustalić. Na przykład jak właśnie z tą śmiertelnością, która spada. Dlatego, że tu już są w tej chwili twarde badania. Po prostu jest tak, że o tyle mniej umiera nas z powodu zatrucia powietrza. To się wydaje, że to jest dziwne, ale tak jest. Profesor mówi, wiemy, jak zanieczyszczone powietrze zabija. Badając wpływ pyłów zawieszonych na rozwój nowotworów, amerykańskie Towarzystwo Onkologiczne przypadkiem odkryło, że wzrost zanieczyszczenia w dłuższych okresach sprzyja nowotworom, ale niemal natychmiast powoduje zgony na zawał serca, udary mózgu, zatory płuc. Natychmiast, czyli, pyta Żakowski, w ciągu 48 godzin. Od wzrostu stężenia zanieczyszczeń, mówi profesor, jest liniowa zależność między stężeniem PM10 a liczbą zgonów. I tak dalej. Tu jest mnóstwo tego typu ciekawych rzeczy, ale choćby na przykład taka. Żakowski pyta, dlatego w kwietniu umarło w Polsce 4000 osób mniej? Na co profesor Zielonka, to jest niewątpliwe. W styczniu 2017 roku mieliśmy rekord alarmów smogowych. Wtedy liczba zgonów skoczyła o 12 tysięcy w stosunku do średniej wieloletniej. Niech pan teraz porówna te dwie sytuacje. Rujnujące gospodarkę decyzje zostały podjęte ze strachu przed wirusem, żeby było kilkaset zgonów miesięcznie zamiast kilku tysięcy. A w 2017 roku z powodu palenia kiepskim węglem podczas ostrzejszej zimy liczba zgonów skoczyła z 30 na 42 tysiące, czyli umarło kilkanaście tysięcy ludzi. To była prawdziwa epidemia. Rząd nawet tego nie zauważył. Ale z drugiej strony, żebyście Państwo nie rozumieli tego jako dowodu na to, że wszystkie ograniczenia nie mają sensu i są o kant wiadomej części ciała potłuc, no nie, dlatego że jeżeli byśmy się truli w ostatnich dwóch czy trzech miesiącach tak samo, no to mielibyśmy do tych ofiar pandemii i jeszcze te ofiary zatruć. Więc paradoksalnie, być może zastopowując gospodarkę, zastopowując w dużym stopniu ruch samochodowy, jednak zmniejszyliśmy śmiertelność i być może ja albo ktoś z Państwa, kto mnie w tej chwili ogląda, właśnie dzięki temu żyje. Więc spokojnie, przeczytajcie ten wywiad i ocencie wszystkie te argumenty, a nie dobierajcie sobie tylko takich, które są wygodne dla jakiejś tezy, które akurat hołdujecie. Druga bardzo ciekawa rzecz w polityce to jest wywiad z profesorem Tadeuszem Bartosiem z kolei, czyli Kościół, pedofilia, homoseksualizm i tak dalej, i tak dalej. Zbyt mądra i skomplikowana rozmowa, żebym ją streszczał. Dość pesymistyczna, muszę powiedzieć. Ale zobaczcie, bardzo ciekawa rzecz, ja jeszcze tego nie widziałem na bieżąco. Jak wiemy, mamy pewnego najsłynniejszego w tej chwili w Polsce instruktora narciarstwa. To jest ten, który zrobił setki milionów złotych na dziwnych transakcjach z naszym własnym państwem, wciskając mu maseczki po nieprawdopodobnie wysokiej cenie, a wszystko dzięki znajomości z ministrem zdrowia. I ten człowiek o pseudonimie Guma i polityka Mariusz Sepioło opisuje, skąd on się wziął, co on w tym Zakopanem robi i jak on ma się do różnych dziwnych interesów, jakie w Zakopanem robią różne słynne rody góralskie. Więc to jest też zdecydowanie ciekawostka, albo temat bardzo na czasie. Wszyscy narzekamy na ceny truskawek i proszę bardzo, polityka nam tłumaczy, z czego to się bierze i na czym polega problem, dlaczego truskawka jest taka, a nie inna i dlaczego tyle kosztuje i czy rzeczywiście musi tyle kosztować. I
właściwie tak, co drugi, co trzeci przynajmniej materiał z tej polityki by się nadawał do zareklamowania. Trochę tego za dużo, ale zdecydowanie numer, który warto mieć, albo kupić prenumeratę, e-prenumeratę. Ale na deser Tygodnik Powszechny, którego mam w takiej tradycyjnie w formie tylko wydruków PDF-a na niezbyt dobrej drukarce, jak Państwo zobaczycie. To jest Wojciech Mann, jeżeli ktoś by nie rozpoznał. I z nim wywiad w środku, ale nie to jest gwóźdź numeru. Choć oczywiście każdy wywiad z Mannem smacznie przeczytać. To jest, od razu powiem, numer podwójny. To ze względu, zdaje się, ja nie znam się na tym, ale jakieś chyba mamy w czerwcu święta kościelne czy coś, więc chyba to z tego powodu Zielone Świątki, tak? Więc nie będzie w przeglądzie za tydzień Tygodnika Powszechnego. Ten jest grubszy, ma 126 stron i ja powiem tak, na Państwa miejscu bym zainwestował. Jest przepiękny wywiad z siostrą Małgorzatą Chmielewską, przełożoną wspólnoty Chleb Życia. No też wokół COVID-u, wokół pandemii. Z jednej strony dość smutny i przerażający, z drugiej strony jest coś wspaniałego zupełnie w tej kobiecie, jej optymizm i wiara, nie tylko wiara w Pana Boga, w to nie wnikam, ale powiedziałbym wiara w ludzi, pracowitość i inteligencja są zupełnie fantastyczne. Mała próbka, jak wygląda rządowa pomoc dla osób bezdomnych w czasie epidemii, pyta dziennikarka Anna Goc, na to siostra Chmielewska odpowiada, nie ma żadnej pomocy. Jako organizacje zajmujące się osobami wykluczonymi wystąpiliśmy oczywiście natychmiast o pomoc państwową, bezskutecznie. I takich rzeczy jest tutaj niestety więcej, z bardzo ładną puentą, jak to kiedyś, ponieważ, żeby było jasne, siostra Chmielewska tu wyraźnie mówi, że niezależnie od tego, jak fatalnie zachowuje się władza różnych szczebli teraz, podczas tej epidemii, to nie jest tak, że siostra Chmielewska uważa, że jakoś wcześniej, w minionych latach, było wyraźnie lepiej. Mówi o pewnej biurokratycznej bezduszności i właśnie w puencie mówi o tym, jak to kiedyś w rozmowie z przyjaciółką, i to nie byle jaką przyjaciółką, bo Janiną Ochojską, stwierdziły, że kiedy wiele lat temu, gdy znów się okazało, że państwo nie jest skuteczne w pomaganiu ludziom z marginesu, siedziałyśmy z Janką Ochojską i Janka mówiła tak, niech oni nam dadzą to państwo w dzierżawę. My je poprowadzimy dużo taniej i może nawet lepiej. Ja bym zaryzykował, ja bym obu tym paniom dał to państwo w dzierżawę, ale chyba niestety nie mamy tego w planie i to nie tylko w planie PiS-u, ale też w planie opozycji. A wydaje mi się, że byłoby warto. Ciekawy tekst analizujący, na czym polega problem w Niemczech, gdzie sam tytuł tekstu Łukasza Grajewskiego, jego korespondencji z Lipska, właściwie mówi wszystko. Im mniej zakażeń, tym więcej protestów. I jak to jest, że Niemcy generalnie zdyscyplinowani i państwo niemieckie, które generalnie, jak się twierdzi, zdało egzamin w czasie pandemii, sobie raptem nie radzi też z jakimś wysypem oszołomów, różnych celebrytów, którzy w swoich mediach społecznościowych głoszą, że to wszystko spisek, kłamstwo i tak dalej, i tak dalej. Gates to wszystko wymyślił. Ciekawa analiza, w jakim stopniu też dotycząca Polski. I też poniekąd wokół pandemiczny. Otóż my się strasznie często powołujemy, na przykład jeżeli chodzi o dane, na Hiszpankę, czyli straszliwą pandemię z 1918 roku, która, jak wiadomo, zabiła więcej ludzi niż zginęło w I wojnie światowej. A tutaj tekst Jakuba Majera, który przypomina, jak to było na przykładzie San Francisco, jak to było z tą Hiszpanką, a szczególnie z jej drugą falą, bo to jest dość istotne. Co ważne, też jak zwykle w Tygodniku Powszechnym bardzo dobrze ilustrowany tekst zdjęciami, że tak powiem, z epoki dotyczącymi tematu. Bardzo to warto też przeczytać. Ale dla mnie hitem tego Tygodnika Powszechnego, i to z tym Państwa zostawię na piękny miesiąc czerwiec,
jest najpierw jeszcze w samym numerze prześliczny zupełnie, zupełnie celowo stosuję to słowo, bo to jest z jednej strony pasjonujące, z drugiej strony gdzieś wzruszająca rozmowa z Jonathanem Drory, który popularyzatorem botaniki, o tajemnicy zapylania, no, czyli o seksie, że tak powiem, u zwierząt. To jest taki wywiad, że właściwie chciałoby się wszystko przeczytać, ale no, chociaż jakiś mały fragment. Seks w świecie roślin jest często rozwiązły i przypadkowy. Aby jakikolwiek organizm, człowiek, zwierzę, drzewo, roślina miał przyszłość, musi potrafić mieć dzieci. Istnieją na to dwa sposoby. Płciowe, które znamy z doświadczenia, i bezpłciowe. Niektóre organizmy się klonują. My też możemy je rozmnażać, na przykład gdy ucinamy fragment rośliny i go sadzimy. W efekcie urośnie roślina genetycznie identyczna ze swoim rodzicem. Takie rozwiązanie jest bardzo szybkie. Problem polega na tym, że jeśli każde z twoich dzieci jest dokładnie takie samo jak i ty i pojawia się choroba albo szkodnik, każde ucierpi tak samo. W USA i w Europie wiązy, które zwykle rozmnażają się bezpłciowo, są przez to bardzo podatne na tak zwaną holenderską chorobę wiązów. No i z tej właśnie podstawowej przyczyny, że musimy się rozmnażać, żeby istnieć, wynikają scenariusze, jakie wymyśliły sobie różne niewinne, malutkie na ogół roślinki i pułapki, jakie zastawiają na różne małe zwierzątka, żeby pomagały w tym zapłodnianiu. Rośliny produkują nektar. Stworzenie tych wszystkich pięknych, kolorowych kwiatów o niezwykłych kształtach, a do tego produkcja nektaru to niezwykle obciążający dla rośliny proces, który angażuje mnóstwo jej zasobów. Ale taki jest układ. Zamiast produkować masy pyłku i wrzucać je na oślep w powietrze, bo to jest inny scenariusz, jednak muszą się trochę namęczyć, by zwabić przeciwnika i robią to, proszę Państwa, w zupełnie niesamowity sposób. Niektóre rośliny mogą zmieniać skład nektaru, tak by przyciągnąć różne owady. Mówią sobie, dziś robimy pszczoły, a kolejnego dnia czas na motyle. Dodają więc różne ilości chemicznych substancji do nektaru, tak by były atrakcyjne akurat dla danego gatunku. Niektóre rośliny potrafią w ciągu minuty odpowiedzieć na dźwięk wydawany przez konkretnego owada, ton jego bzyczenia. Jeśli jest odpowiednio blisko, roślina zmieni skład nektaru. Czy nie wydaje się Państwu, że one są niebezpiecznie blisko nas i że to wcale nie jest jakiś inny kawałek świata, tylko że w gruncie rzeczy są to takie same żyjące istoty, jak i my. W tym wywiadzie jest jeszcze mnóstwo pięknych historii i przykładów, ale do tego tygodnik pod znamiennym tytułem dwuznacznym, bo zarazem powiedziałbym religijnym, ale też ateista, jak ja, może go czytać wprost, dodał do swojego normalnego numeru dodatek Chwalcie łąki z takimi pięknymi rysunkami, które zresztą jest zilustrowany, jest cały ten dodatek. I tu jest o tym, żebyśmy wreszcie przestali siać te koszmarne trawniki, w których jest strasznie mało życia biologicznego. Natomiast zajęli się łąkami kwietnymi i różnymi innymi, bo jest ich mnóstwo różnych odmian, co byłoby z gigantyczną korzyścią właściwie pod każdym względem. Bioróżnorodności, właśnie zatrucia środowiska i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie pasjonujące rzeczy, żebyśmy przestali kosić. Ja, jadąc na to nagranie, widziałem w kilkunastu miejscach jakieś dziesiątki mężczyzn ze strasznym sprzętem albo traktory z jakimiś takimi nakładkami, które rżnęły po prostu przepiękne kwiaty rosnące na już dość wybujałych łąkach miejskich. Jest tutaj przypomnienie o wielu roślinach, których zdałem sobie sprawę, co rzadziej widujemy. Kiedyś w zbożu mnóstwo było chabrów czy maków. Ja wiem, że to bardzo przeszkadzało rolnikom, ale ja teraz już znaleźć chabry albo maki gdziekolwiek, to jest wielka sztuka. A to przepiękne są stworzenia też. I w gruncie rzeczy, sądząc po tym poprzednim materiale, naprawdę mają takie samo prawo do życia, jak i my. Wyka kosmata, jest przegląd tych różnych rzeczy. Do tego jeszcze tygodnik bardzo pięknie to zilustrował, dodając przepisy na przykład na chleb pokrzywowy, albo na moskole z nasionami dzikiej marchwi, albo na chłodnik lipowy z kwiatami koniczyny czerwonej.
Biorąc pod uwagę pasję, jaka wstąpiła w wiele moich znajomych, wielu moich znajomych na fejsie, którzy raptem zaczęli piec, gotować i tak dalej, ten dodatek zdecydowanie powinni mieć. A ja tygodnikowi dziękuję za to, że przypomnieli, że świat, oczywiście niestety nasz świat jest naznaczony Kaczyńskimi, Dudami i tym podobnymi indywiduami, ale na szczęście są też kwiaty, są też rośliny, są nektary i są zapachy, czego Państwu szczerze życzę. Do zobaczenia.